Cześć, siema, witam Was, tu Szalony Kolekcjoner, witam Was w kolejnej części unboxingowego, biedronkowego, szaleństwa blisterkowego. Dzisiaj otworzymy sobie kolejny blisterek z Biedronki, jeden z tych trzech, jeszcze nie wiem który, za chwilę zdecydujemy. Blisterki są w tej chwili ogólnie dostępne, można je kupić za 13 zł 99 groszy, za to dostajemy 4 saszetki, czyli 24 karty, plus jedną kartę z limitowanej edycji. Swoją drogą zastanawiam się, czy można w takich blisterkach kupić, trafić w zasadzie, a nie kupić jakieś super, hiper, mega karty. Zastanawiam się, będę szukał legendy, będę szukał Game Changera lewego, z tego co Wam mówiłem, bardzo, bardzo go potrzebuję. Jestem ciekaw też, czy na przykład można trafić Ronaldo albo Messiego na karcie limitowanej. Nie wiem, zobaczymy, przekonamy się. Może zaczniemy tutaj od środkowego blisterka, blisterek, którego sygnał z przodu m.in. Gareth Bale. Zobaczymy, co z tego wyniknie, co z tego będzie. Może tutaj będę śmieci rzucał. No to co, otwieramy i sprawdzimy, co trafimy. Cyk, cyk. No i trafiamy sobie Robbena. Robbena. Drugi raz trafiamy Robbena na karcie limitowanej w blisterku z Biedronki. Czekajcie, tutaj oczywiście klocki Lego posłużą nam do zrobienia. Chyba nam posłużą, bo nie widzę płytek. Do zrobienia podstawek. Tak, postawimy sobie Robbena. Mam nadzieję, że się nie przewróci. O, trafiamy Robbena. I co tutaj mamy? Mamy tutaj dwa razy Getze, dwa razy Bale'a. Zaczniemy od Bale'a, który był tytułową, rzekłbym, saszetką, tytułową saszetką w blisterku. No i sprawdzamy, co mamy. Mamy Wendela, Matić, Lewandowski, Robert Lewandowski, niestety na karcie zwykłej, ani na karcie Game Changer, takiej jak potrzebuje. Bessel. Zobaczcie, jednak można trafić. Można trafić legendę. Mamy tym razem Eusebio. Eusebio to już druga legenda z tym zawodnikiem u mnie z tej kolekcji. Ale świetny strzał. No, jestem w szoku, powiem szczerze. Tak szybko, no nie spodziewałem się. Myślałem, że będziemy walczyli. Myślałem, że będziemy długo, długo otwierali te blistry, żeby trafić coś fajnego, coś pozytywnego. A tu patrzcie, taka super niespodzianka już w pierwszej saszetce, w pierwszym strzale z tego blistra. Postawimy sobie oczywiście Eusebio tutaj, bo no to jest zawodnik, który zasługuje na to, żeby być wyróżnionym. Mamy jeszcze Isco, też bardzo dobra karta na, to znaczy bardzo dobra karta, bardzo dobry zawodnik na karcie Rising Star, dosyć rzadki zawodnik, także no, świetny strzał, powiem szczerze, jestem w szoku, troszeczkę nie wiem co powiedzieć, troszeczkę jestem zakręcony może, ale no super, super nam się ten unboxing zaczął. Zobaczymy, co będzie dalej. Jednak ktoś tutaj ma szczęście do wybierania blisterków z Biedroneczki. Zobaczymy dalej. Eusebio, Eusebio na legendzie. No super, 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 super. I mamy tutaj bramkarza z BVB. Kolejny bramkarz, ale bramkarzami sypnęło. Arsenal, Arsenal na logo. I na koniec jeszcze trafiamy André Schürrle na karcie One to Watch. One to Watch. Patrzę cały czas na tego Eusebio, jestem normalnie w szoku. Już uważam, że unboxing tego blisterka był udany. Trafiliśmy przedtem kartę W. Teraz trafiamy sobie Eusebio. No masakra, masakra dosłownie. Lecimy dalej. Szczęsny nasz tutaj, szczęsny. Mamy Silwę na masterze, mamy oficjalną piłkę i Rizinga, kolejnego Rising Stara. Zobaczmy, ostatnia saszetka, no myślę, że już nic lepszego niż Eusebio, nie może nam się przytrafić w tym unboxingu, ale czasami miłe niespodzianki się zdarzają, także zobaczcie, można trafić legendę w blisterku z Biedronki. Bramkarz, kolejny bramkarz, Joe Hart tym razem. Luis. Chociażby Oscar na masterze. I na koniec trafiamy Game Changera. To jest Karim Benzema. Bardzo dobra karta. Chociaż. Ja potrzebuję takiego lewego. Dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie tego filmu. No ja jestem w świetnym humorze z tego względu, że trafiłem kolejną legendę. Trafiłem Eusebio i to w blisterku z Biedronki. Także wow. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć.